Michał Cichy.pl, a ze mną jest Dawid Karakan-Kareciński. Po świetnym debiucie, po profesorsku rozegrana walka. Zgadzasz się z tym, co mówię, czy jednak jest jakiś niesmak? No może ja tak naprawdę zaczynam w tym MMA, więc małymi kroczkami chcę dochodzić do wszystkiego. No ale myślę, że ciężką pracą dojdę do wszystkiego. Nie, do końca nie jestem zadowolony z tego debiutu. No ale to po prostu muszę pewne rzeczy poprawić. Jak widzieliśmy, zebrałem parę tych ciosów i te kolano weszło i ten haj weszedł lekki. No ale co, mam od tego trenerów świetnych, mam trenera Witolda Kostkę, mam Dominika Zadorę od Stójki, więc na pewno będę siedział z nimi i będę poprawiał te wszystkie błędy i wierzę w to, że będzie coraz lepiej. Ale jak już byłeś z góry, to już byłeś pewny, że on ci nie ucieknie, że już masz na tyle mocną kontrolę, że no nie da rady spod ciebie wyjść? No jestem zapaśnikiem i 20 lat w tej kadrze byłem i no, mało który wychodzi, jeśli chodzi o parter. Nawet w cięższych wagach mało kto wychodził mi z tej pozycji bocznej. No ale tej poprawy musi być bardziej od strony, jeśli chodzi o ten grappling i te przejścia, bo tutaj z moim promotorem trochę też tam coś tam robiłem w tym parterze, no ale złe dzisiaj przejścia były na pewno. Słyszałem promotora z boku Artura Gwoździa, że mam przechodzić. Nie przechodziłem, no ale to ze względu też na ten debiut po prostu. I wiem, że z walki na walkę będzie coraz lepiej. A zadowolony jesteś przez to, że ta gala miała taki trochę półoficjalny charakter, bo nie mamy tutaj publiczności, że właśnie nie było takiej presji związanej z tym, że duża publika ogląda walkę? Szczerze, ja presji jakoś tam nie czuję, nawet jak jest publika, czy nie ma jej publiki, czy tej publiki nie ma, ponieważ ja na arenach międzynarodowych w zapasach cały czas walczyłem, czy była ta publika, czy jej nie było. Wtedy jakoś tej presji nie czułem. A przygotowania dla ciebie zapaśnicze było dużo cięższe niż MMA, czy to MMA jest jednak cięższe? Szczerze? Tu nieskromnie nawet powiem. Nie chcę też z siebie jakiegoś kozaka robić, ale jeśli chodzi o same zapasy, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. I tutaj nie chcę ujmując tutaj ludziom z MMA, no ale o wiele cięższe są zapasy niż te MMA, powiem szczerze. A jakie teraz plany? Ile byś chciał w ogóle startów w tym roku odbyć? No, jeśli chodzi o same starty tutaj, to głównie będzie chodziło, żeby mój promotor tym się zajmował i moi trenerzy. Ja jestem od trenowania, oni są od innych rzeczy. Ja na razie na ten moment chcę odpocząć z rodziną, z najbliższymi oczywiście, z trenerami tam. Wszystkie rzeczy przemyśleć, co źle robiłem. I z 2-3 walki myślę, że w roku jak zrobię, to będzie dobrze. A masz jakiś kontrakt z armią dłuższy, czy to był jednorazowy występ? No na razie przygotowałem się do jednej walki, a co dalej pokażę, to zobaczymy, no bo tutaj mam od tego mojego promotora, on się tym zajmuje, więc od niego to będzie zależało kiedy, jak i z kim się on dogada i do jakich walk. Jeszcze tak, prowadzisz kilku zawodników i między innymi też zawodników z organizacji Fame MMA, braci Malczyńskich. Jakbyś mógł ocenić, jak ci zawodnicy na tle prawdziwych sportowców, że się tak wyrażę, wyglądają na treningu? No, szczerze mówiąc, nie można im ujmować. Ja ich uważam za prawdziwych sportowców, ponieważ mało który tak się przykłada jak oni. Każdy trening robią sumiennie. Nie ma czegoś takiego u nich, że nie, trenerze, dzisiaj zrobię, jutro nie zrobię. Każdy trening, który robią, to robią 110%. I wiem, że oni ciężką pracą, jaką teraz w tej chwili robią, nawet jak mnie nie ma w tej chwili, jestem tutaj na wjeździe, to ja wiem, że oni dzisiaj, czy nawet jutro zrobią sami trening, są naprawdę, no są po prostu charakterni i wiem, że oni chcą, tak naprawdę oni chcą, oni chcą dojść do jakiegoś tam pułapu i na pewno dojdą. Ja się cieszę, że z nimi współpracuję, a oni się cieszą, że ze mną są i wierzę, że ta współpraca będzie owocna i z czasem jeszcze usłyszycie o nich po prostu i będzie okej. No to dobrze słyszeć, że nie ma miękkiej gry. Dziękuję ci bardzo, Dawid, i czekamy na następne walki. Dziękuję bardzo.